12 osób zasiądzie na ławie oskarżonych z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków. Według funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego i Prokuratury Okręgowej w Suwałkach grupa działała na terenie Polski, między innymi w Suwałkach, Ełku i Nowej Wsi Ełckiej oraz na terenie Hiszpanii i Szwecji. W wyniku działań organów ścigania zatrzymano obok tuzina osób łącznie 187 kg narkotyków o wartości około 3 milionów złotych, ale członkowie grupy zostali oskarżeni o przewiezienie około 406 kg marihuany i haszyszu. Śledztwo trwało od lipca 2020 roku, gdy funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli w jednym z domów w Nowej Wsi Ełckiej nadane w Hiszpanii paczki kurierskie zawierające niemal 32 kg marihuany. Jak wykazało postępowanie, narkotyki trafiały do Polski, a stąd jechały do Szwecji. Narkotyki ukrywano w lodówkach lub zamrażarkach i za pośrednictwem firm transportowych przewożono je z Hiszpanii do Polski. Potem transportowano je do polskich portów, a z nich płynęły promami do Szwecji. Marihuana i haszysz trafiały też do Nowej Wsi Ełckiej w zwykłych kurierskich przesyłkach. Jak ocenili śledczy, od 2019 roku do początku 2021 roku grupa mogła w ten sposób przetransportować około 406 kg marihuany i haszyszu. Działania przeprowadzono również na terenie Hiszpanii. W Maladze przeszukano dwie posesje, ujawniając tam narkotyki, sprzęt do ich produkcji oraz dokumenty przewozowe lodówek. W zatrzymaniu dwóch podejrzanych na terenie Warmii i Mazur brali udział antyterroryści oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Zatrzymano tu również samochód ciężarowy z dwiema lodówkami wypełnionymi marihuaną. Oskarżeni to 10 mężczyzn i dwie kobiety, liczący sobie od 23 do 47 lat. Grozi im nawet do 15 lat więzienia.